Szanowni Państwo, przed nami kolejne wystąpienie, tym razem już na żywo. Zapraszam do nas posła do Parlamentu Europejskiego, pana Erno Salera Barosza. Welcome. Szanowni panie, panowie, dostojni goście, drodzy przyjaciele konserwatyści i wszyscy, którzy słuchacie tego. Dzisiaj jestem wyjątkowo szczęśliwy, że jedną z moich pierwszych podróży po tych smutkach pandemii zaprowadziła mnie do Polski, kraju, który jest znany ze swego piękna, gościnności, który zawsze stał ramię w ramię z moją ojczyzną, z Węgrami. Czuję się zaszczycony zaproszeniem węgierskich przyjaciół z Ordo Iuris na inaugurację Kolegium Intermarium i muszę Państwu powiedzieć, że mam z tego prawdziwą przyjemność, że mogę wygłosić przemówienie podczas wydarzenia, które niesie ze sobą obietnicę konserwatywnej przyszłości akademickiej. Ludzie, którzy do nas dołączyli, postawili sobie ambitny cel wzmocnienia konserwatywnego obszaru szkolnictwa wyższego. I pozwolę sobie powiedzieć, że to przedsięwzięcie jest ciepło przyjmowane na Węgrzech. Niektórzy z Was mogą myśleć, że w dzisiejszych czasach wartości konserwatywne są zagrożone i że jest nas coraz mniej. Zapewniam, że to nie jest prawda. Najlepszym wskaźnikiem jest to, że ten duch konserwatywny w naszej ojczyźnie jest wciąż na chodzie. Że dziś inaugurujemy ten uniwersytet. Modlę się, by Bóg obdarzył tę instytucję wieloma latami oddanej służby na rzecz umacniania wartości i sprawił, aby głos milczącej większości był słyszany w całej Europie. W tym wysiłku nasze kraje mają wspólną ambicję. Chciałbym tutaj podkreślić, nie muszę tego robić, tak? Zasług ducha konserwatywnego, ale chciałbym podzielić się z Państwa kilkoma refleksjami, zanim przyjrzymy się szczególnym relacjom między naszymi narodami i roli naszego regionu w Europie. Niektórzy z nas urodzili się w epoce i mogli być świadkami tego, jak dokonała się konserwatywna rewolucja. Pod koniec lat 80. obywatele Polski i Węgier jednoczyli się, aby w swoich dążeniach do wyzwolenia się spod opresji reżimu, który panował nad Europą zbyt długo. Dzięki poszanowaniu praw jednostki, podtrzymaniu naszej historii i wiecznej idei patriotyzmu, nasze narody aktywnie uczestniczyły w obalaniu imperium zła, jak to Ronald Reagan powiedział. Obaleniu go na kolana. Dziś mamy szczęście, możemy widzieć, jak te wielkie osiągnięcia oparte na wartościach chrześcijańskich i wiedzione ideałami naszych przodków pracują i budują lepszą przyszłość dla przyszłych pokoleń. W tym błogosławieństwie nasze narody łączą się, tak jak często czyniły to wielu innych wysiłkach rewolucyjnych na przestrzeni dziejów, aby bronić praw wolności Europy i jej narodów. Z przykrością muszę stwierdzić, że to, o czym mówię, nie jest poglądem podzielanym w całej Europie. Dziś na arenie europejskiej widzimy starcie dwóch światów. Gdy te potęgi spotykają się ze sobą, zbliżamy się do krawędzi nowej epoki. Kiedy zwolennicy idei liberalnych wierzą, że świat musi być zgodny z ich wyobrażeniami, chcą ram, w których tylko oni mają prawo nam mówić, co mamy robić, myśleć i jak się czuć. I przez te wszystkie działania próbują określić, jak mamy żyć. Lekceważą indywidualnego ducha, o którego tak zaciekle walczyliśmy i starają się stłumić zupełnie rozbieżne poglądy w sprawach społecznych i gospodarczych. Po drugiej stronie są siły konserwatywne, które trzymają się suchych, twardych, a czasem podobno nudnych podstaw obywatelskich zasług, które w swojej prostocie tak naprawdę tworzą dobrobyt, bezpieczeństwo i możliwości. Chyba nie trzeba mówić, po której stronie w tym zaostrzającym się konflikcie muszą stanąć nasze kraje o bogatym dziedzictwie chrześcijańsko-żydowskim. Jeśli jednak w tej debacie opowiemy się z dumą za naszymi wartościami, możemy pokazać jedność, która jest wyrazem siły. Nie możemy pozwolić, by cenne i ponadczasowe dziedzictwo, które zawdzięczamy naszym przodkom, zostało pokonane i zapomniane. Musimy argumentować, negocjować i walczyć o konserwatywne wartości. Dlatego jestem więcej niż szczęśliwy, że Kolegium Intermarium
podium stawia swoje żagle, aby stać się nowym miejscem schronienia dla konserwatywnych naukowców. Na polu akademickim, które jest zdominowane przez liberalne myśli, daje szansę umysłom podobnym do nas odciąć się od tych myśli, daje szansę kreatywnym naukowcom. Chciałbym, aby ta uczelnia stała się w akademickim świecie fortecą pewnych wartości. W Unii istnieje nieprzyjemna tendencja, aby kraje, które przystąpiły do niej w drugim tysiącleciu, miały miejsce drugorzędne. Polska i Węgry muszą z tym walczyć teraz i w przyszłości. Pokazałyśmy już światu, że nasza polityka narodowa działa i doświadczamy bezprecedensowego wzrostu, rosnące standardy życia, coraz większe znaczenie w różnych międzynarodowych kooperacjach i pozycja nasza w Europie pokazują, także w czasie pandemii, że Europa Środkowa, a w niej Polska i Węgry, stały się główną siłą napędową rozwoju w tym rejonie. Dlatego tych środków, które otrzymujemy z Unii, nie możemy traktować jako jakąś darowiznę. Pochodzi ona z życzliwego źródła, służą za rekompensatę za nasz wkład w funkcjonowanie europejskiej gospodarki. Osiągnęliśmy to mimo różnej przeszłości. Jestem pewien, że nasze wysiłki przyniosą owoce, jeśli zachowamy nasze niezłomne stanowisko i pozostaniemy wierni naszym wspólnym wartościom, jak naród, rodzina i chrześcijaństwo. Prawdopodobnie najsłynniejszy Polak na świecie, Karol Wojtyła, również podnosił głos w obronie tych wartości. Przeżył on nazizm, komunizm, zanim stał się znany na świecie pod imieniem papieża Jana Pawła II. Przez całe swoje życie wcielał wspomnianą już polską solidarność i przeniósł ją na scenę światową. Rozumiał, że roszczenia godności ludzkiej przewyższają roszczenia jakiejkolwiek władzy. A także to, że transcendentne prawo może pochodzić tylko z transcendentnego źródła. Wiedział, że więcej można osiągnąć modlitwą prostych ludzi niż całą władzą mężów stanu na całym świecie. W tym przekonaniu pilnie i z pasją pracował na rzecz porozumienia i pokoju między narodami. Wiedział lepiej niż ktokolwiek inny, że tylko gwarantując wolność narodów możemy pielęgnować cel, jakim jest pokój. Powiedział kiedyś: wolność nie polega na tym, że robimy to, co chcemy, ale na tym, że mamy prawo robić to, co powinniśmy. Zarówno naród polski, jak i węgierski dobrze wiedzą, co to znaczy i co trzeba robić, aby odzyskać to prawo, jeśli ktoś mu zabrał je. To historyczne dziedzictwo jest jednym z powodów, dla których nasze narody się jednoczą, tak jak to miało miejsce podczas rewolucji w 1848-49, kiedy to wielu polskich oficerów walczyło w szeregach węgierskich bojowników o wolność i godność Węgier. Pamiętajmy, że otwarcie granic węgierskich i przekroczenie ich przez Sowietów było bardzo ważnym momentem. 65 lat temu polscy robotnicy wyszli na ulicę Poznania, aby szukać wolności, którą mieli w swoich marzeniach. Ich desperacja podsycana głodem, uciskiem i zmęczeniem tym nieludzkim systemem doprowadziły do powstania. Odwet sowieckiego reżimu był zimny i bezwzględny, ale odwaga polskich robotników dała ich węgierskim kolegom siłę, aby poszli za ich przykładem. Palące pragnienie wolności było odczuwane na Węgrzech równie intensywnie jak w Polsce. Umożliwiło to podjęcie próby odzyskania wolności. W tym celu w 1956 roku polscy i węgierscy rewolucjoniści połączyli się w Budapeszcie pod pomnikiem polskiego bohatera Węgier Józefa Bema, aby walczyć o odzyskanie dawno utraconej wolności. W tamtych dniach na ulicach węgierskiej stolicy ulicy powiewały polskie flagi, a obecni tam polscy studenci przyłączali się do swoich węgierskich przyjaciół, śpiewając polski i węgierskie hymny, jako w symbol bycia razem. To poczucie solidarności stworzyło silną więź między naszymi narodami, a nasze historyczne stosunki przekształciły się w niezaprzeczalną wieczną przyjaźń. A kiedy uścisk Związku Radzieckiego na Węgrzech zacieśnił się i ludzie zobaczyli, że próba wyzwolenia ich ojczyzny nie powiodła się, pomoc podobnie nadeszła z Polski.
We look back at solemn gratitude. Patrzymy na to z wielką wdzięcznością. Te doświadczenia pozwoliły nam dostrzec w szerszej perspektywie wszystkie doświadczenia Węgier i Polski w Europie. My, Polacy i Węgrzy, opowiadamy się za Europą i nadal wierzymy w silną współpracę. Wierzymy, że prawdziwa siła kontynentu tkwi w narodach, które chcą zachować swoją tożsamość. To jest kamień węgielny wszelkich idei narodów, które miłują wolność, tak jak my. Dziś Polska i Węgry łączą nierozerwalne więzi wynikające z dobrze funkcjonujących stosunków dyplomatycznych i wspólnych celów w ramach 30-letniej współpracy wyszehradzkiej. Aby zaprezentować światu nasze wyżej wymienione stanowiska, które zbudują lepszą przyszłość. Collegium Intermarium, życzę Wam wszystkiego najlepszego. Abyście jak my final remark on our relations. Tutaj mam jeszcze ostatnią uwagę co do naszych. My, Węgrzy, mogliśmy długo mówić, że w legendarnej osobie Ferenca Puszkasa mieliśmy najlepszego piłkarza na świecie. A teraz znów jesteśmy dumni, że reprezentacji węgierskiej udało się zakwalifikować do Mistrzostw Europy, ale myślę, że nasze szanse byłyby o wiele większe, gdyby Robert Lewandowski, jeden z najlepszych piłkarzy naszych czasów, wspierał reprezentację węgierską choćby tylko lewą nogą. Bardzo dziękuję za tę możliwość. Powodzenia.